dzisiejsze wspomnienie ukazuje nam Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Ukazuje nam ją jako tę, co jest ściśle złączona z męką Syna, tak jak związana była z Nim we wszystkich kolejach Jego życia, w Jego ziemskiej misji, tak jest z Nim u stóp Golgoty. Proroctwo Symeona, Twoją duszę miecz przeniknie, spełniło się, wiążąc Maryję z cierpieniem Jezusa, pozwalając jej wnikać coraz głębiej w tajemnicę krzyża. Dzisiaj wracają do nas słowa Chrystusa z wysokości krzyża: oto Matka Twoja. Tu Jezus mówi każdemu z nas: patrz na Maryję, bądź z nią w swych zmaganiach, doświadczeniach. A ona z wielką godnością stoi pod krzyżem. Jest pełna wiary, stawia czoło ogromnemu bólowi, jaki ją przenika. I tak daje nam wspaniałą lekcję. Ona, bolejąca matka, stoi pod krzyżem Syna. Nie koncentruje się na sobie, na swym bólu, ale na tym, jak okazać serce ukrzyżowanemu, jak być dla Niego. Ona nie tylko jest zatroskana, współczująca, ale jest matką bolejącą, przeżywającą ogromny ból swego serca, łącząc swoje serce z sercem Syna. Nieraz doświadczaliśmy duchowego osamotnienia, myśląc, że nikt się nami nie interesuje, że nawet Bóg nas pozostawił. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. To nie Bóg zostawia człowieka. To człowiek zostawia Boga, nie szuka Jego bliskości, zwłaszcza kiedy czuje się mocny, pewny siebie. Często później poszukuje drogi do Boga, ale czyni to po omacku. Módlmy się, byśmy umieli w naszym bardzo konkretnym zmaganiu stanąć przy Maryi, przy jej pełnym bólu, zranionym obliczu. Prośmy, by ona stanęła przy nas, jak była przy Jezusie na Golgocie. Wołajmy o coraz głębsze zaufanie w moc, opiekę Maryi, szczególnie kiedy ciemne chmury zbierają się nad naszym życiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prowadź Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,